konferencji organizowanej przez firmę Sagittum. Wszystko jest połączone IT dla Twojego biznesu. Miło nam Pana gościć. Pan Artur Dębski, doradca zarządu firmy YouScript. Z bezpieczeństwem miał Pan bardzo dużo wspólnego na różnych etapach kariery zawodowej. Natomiast na prelekcji opowiadał Pan o bezpieczeństwie cyfrowym. Dlaczego to bezpieczeństwo cyfrowe jest takie ważne dla Pana? To dla nas zaszczyt jest, mogąc brać udział w Państwa wydarzeniu. Im więcej mówi się o bezpieczeństwie cyfrowym, a tak naprawdę mówiłem o bezpieczeństwie cyfrowym w komunikacji, tym lepiej, bo budowanie świadomości to jest praca całego naszego sektora. Oczywiście przez instytucje publiczne, sektor prywatny, branży IT oraz takie osoby właśnie jak ja, no, krzewimy pewnego rodzaju wiedzę, która pozwala potem stosować różnego rodzaju zachowania, jeżeli chodzi o użytkowników teleinformatycznych, urządzeń służących do przekazywania danych bądź do komunikacji bezpiecznej, takich jak telefon, laptop czy komputer. No właśnie. Ubezpieczamy dużo rzeczy, samochody, nawet aparaty telefoniczne, aparaty. Natomiast te dane gdzieś tam nie dbamy tak bardzo. Znaczy, nie przyjęło się w naszym kraju jeszcze wydawanie pieniędzy na bezpieczeństwo teleinformatyczne. Tak jak Pani wspomniała, ubezpieczamy samochody, wydajemy duże pieniądze na ochronę czasami, wydajemy duże pieniądze na zamki w drzwiach, przysłowiowe takie zabezpieczenie podstawowe w naszych mieszkaniach, czy domach, czy w firmach. Sejfy bardzo drogie kupujemy, a pozostawiamy na pastwę losu, jak również różnym niekoniecznie o szczerych intencjach osobom nasze właśnie urządzenia, czyli telefon, który dzisiaj jest skarbnicą wiedzy zarówno o Pani, jak i trochę o mnie, czy nasze laptopy. Jeżeli laptop ulegnie kradzieży, niezabezpieczone dane, które w nim przechowujemy, staną się łupem złodzieja. Mówił Pan, że właśnie te rozwiązania YouScripta to jest taki safe dla naszych danych. Tak, my odwróciliśmy stolik, bo postanowiliśmy jako dostawca usługi nie brać pieniędzy w postaci danych, czyli środkiem płatniczym nie są Pani dane jako użytkownika naszych klientów firm, jako użytkowników, tylko faktycznie faktura. Comiesięczna faktura za bezpieczeństwo, zamiast to, że handlujemy jako, mogę podać wiele przykładów wycieków z różnych, prawda, instytucji danych osobowych, które stały się środkiem płatniczym za dostarczane usługi. Inne komunikatory gromadzą nasze dane, dzielą się potem tymi danymi i budują z tego bazy. Natomiast my tego nie robimy. Dla nas klient jest najważniejszy, jego bezpieczeństwo, jego powrót do prywatności tak naprawdę. No to jest bardzo ważne. A proszę powiedzieć, jaką mamy pewność, że te dane nie wyciekną? Czy one są gdzieś przechowywane? Za każdym rozwiązaniem stoi jakaś technologia. My opieramy się o polskich fachowców, zresztą światowej klasy, zarówno przy jednym, jak i przy drugim rozwiązaniu, o nasze technologie autorskie, wymyślone na te potrzeby, czyli o podział klucza szyfrującego dla jednego rozwiązania, o nowe protokoły, jeżeli chodzi o prowadzenie połączeń głosowych w Messengerze. To jest oczywiście już obszar technologiczny do rozmowy między zespołami, natomiast proszę mi zaufać, po przedstawieniu dokumentacji technicznej i po przedstawieniu analiz różnych fachowców, tak samo jak i testów penetracyjnych przez różne firmy, zarówno polskie, jak i zagraniczne, jesteśmy pewni swojego produktu. Czyli ta wymiana informacji pomiędzy użytkownikami jest, w jaki sposób jest zabezpieczona? Tak w skrócie. To znaczy, jeżeli chodzi o samo rozwiązanie dotyczące sejfa, no gwarancją jest HVKM, czyli podział klucza szyfrującego prywatnego. Tak to się fachowo u nas nazywa. Część, załóżmy, że stolik to serwer, moje urządzenie klienckie to jest laptop. Część klucza szyfrującego jest na serwerze, część jest na moim urządzeniu, tylko w wypadku, gdy one się skojarzą,
w pewnym sensie zobaczą, możliwe jest odczytanie takich danych. I to jest gwarancja całkowita. W drugim rozwiązaniu no, mamy wykorzystywane serwery, które kompletnie nie gromadzą danych, bo są bardzo małe pojemności. To są serwery, nie wstydzę się o tym powiedzieć, firmy Dell, którą uznajemy za lidera, jeżeli chodzi o ten sektor. 240 GB pojemności gwarantuje to, że żadne dane na tym serwerze nie są gromadzone, bo on jest po prostu zbyt mały i służy tylko do kojarzenia połączenia. To dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo mi miło być Państwa gościem. Nam również.